Biegasz i bolą Cię stawy? Jaka maść jest najlepsza na stawy? A może warto jakieś suplementy stosować? Jeśli to Cię zastanawia, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Cześć, ja nazywam się Paweł Matner, jestem fizjoterapeutą i trenerem biegania. Uczę ludzi biegać, pomagam biegaczom w wyjściu z kontuzji, jak i również poprawie wyników sportowych. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o bólu stawów, o bólu kolan, bólu kostek, bólu bioder i czy jest może jakaś magiczna maść, która Tobie w tym pomoże, a może jakieś suplementy warto brać, czyli na co zwrócić uwagę. Zanim jednak do tego przejdziemy, kliknij proszę subskrybuj kanał, wtedy nie przegapisz filmów, materiałów, w których dzielę się z Tobą wiedzą, ćwiczeniami, poradami z zakresu biegania, fizjoterapii, treningu siłowego, dietetyki czy nawet psychologii sportowej. Kliknij subskrybuj kanał, a my możemy zaczynać nasz dzisiejszy odcinek. Wielokrotnie na Facebooku pojawiają się pytania, jakie suple na stawy, jakie maści na bolące kolana, jakie maści, jaką maść polecacie na bolące stawy i często tutaj padają różne nazwy różnych, różnorakich specyfików, jednak nikt nawet nie próbuje sobie zadać pytania i zdać sprawę z ważności tego pytania, co jest przyczyną tych bólów stawów. I w dzisiejszym filmie o tym właśnie chcę powiedzieć, żebyście raz na zawsze wiedzieli, czy istnieją magiczne środki, które Wam pomogą w bólu stawów. Jeżeli tak, to jakie są, jakie ja polecam, jakie rekomenduję. Jeżeli nie, to dlaczego nie i co wtedy warto robić, żeby takie pytania już się nie pojawiały, albo żeby jeżeli komuś takie pytanie gdzieś przeleci na Facebooku, to żeby kliknął, kopiuj link do tego filmu i wysłał ten film właśnie tam w komentarzu do tego filmu na YouTubie, żeby ta osoba potrzebująca znalazła odpowiedź, bo po to jest ten film, po to tworzę te filmy, żeby właśnie biegacze znaleźli odpowiedzi na swoje pytania nurtujące i żeby biegali i byli zdrowi, więc jeżeli oglądasz ten film, to pamiętaj, aby te filmy podsyłać dalej biegaczom, którzy właśnie mają takie, a nie inne problemy. Bóle stawów mogą mieć wiele przyczyn, mogą też mieć wiele objawów. Jedną z przyczyn bólu stawów może być na przykład nagły wzrost obciążeń treningowych, czyli zwiększenie kilometrażu czy częstości treningów. Kolejna sprawa no to nadmierna masa ciała. Kolejna sprawa oczywiście znana wszystkim, osłabiona siła mięśni, ograniczona elastyczność, czyli mobilność tkanek, ograniczenie ruchomości w stawach, źle dobrane obuwie biegowe. Dużo osób mówi o tym właśnie, że też nawierzchnia ma wpływ na to, czy bolą nas kolana, czy nie, że bieganie po asfalcie niszczy kolana. Ja powiem tak, kolano koślawe zawsze będzie kolanem koślawym, bez względu na to, czy Ty biegniesz po mięciutkiej trawie, czy po górskiej ścieżce, czy po asfalcie. Tutaj ważna jest biomechanika, czyli to, w jaki sposób obciążane są struktury kostno-stawowe i czy pracują w odpowiednich do tego zakresach, w odpowiednich do tego kierunkach i jest odpowiedni rozkład sił. I na to wszystko ma wpływ właśnie prawidłowa praca stawu, na którą wpływ ma siła i elastyczność mięśni, jak i również nasze wzorce ruchowe, czyli to, w jaki sposób poruszamy tymi stawami, poruszamy naszym ciałem, w jaki sposób ono się właśnie przemieszcza i jakie siły transmitują nasze mięśnie na stawy. Więc tak naprawdę to zależy od tego, jak my pracujemy, jak my biegniemy, bo przecież na jednym kilometrze stawiamy nawet do 850 kroków na właśnie tym kilometrze, więc miejcie na uwadze swoją technikę biegu. Oczywiście bóle stawów mogą być związane z reumatoidalnym zapaleniem stawów, z reaktywnym zapaleniem stawów, z na przykład jeżeli bóle kręgosłupa, bóle okolicy krzyżowej, zesztywniające zapalenie kręgosłupa. Jest wiele chorób, które dają objawy bolesności stawów. Też często w wieku młodzieńczym jest taki objaw bolesnych stawów, kiedy właśnie dziecko wzrasta. Kolejny przykład no to też przy właśnie nagłym zwiększeniu objętości treningowej są takie dolegliwości bólowe stawów, ale jak właśnie z tym walczyć? No przede wszystkim pierwsza rzecz, musicie się udać do fizjoterapeuty, żeby wiedzieć, co jest przyczyną tych bólów stawów, czy nie ma tam stanu zapalnego, czy nie ma tam stanu ostrego, czy może jest ocieplenie tkanek, opuchlizna, może jakiś wysięg w stawie, czy chociażby
jeżeli mamy chodzi o staw kolanowy, no to warto tutaj też pójść w stronę diagnostyki zmiany chrząstek stawowych, czy po prostu też nawet zmiany w obrębie rzepki. Chondromalacja rzepki jest bardzo powszechna. Teraz trzeba wiedzieć, jeżeli mamy chondromalację rzepki, to nie jest wyrok, że nie możemy biegać. Trzeba zastosować odpowiednie kroki pod postacią naprawy, w cudzysłowie mówiąc, trachci, czyli ślizgu też tej naszej rzepki, czyli tego, w jaki sposób ona pracuje, jakie siły działają na naszą rzepkę, czy ona pracuje odpowiednio w osi, czy więzadła, mięśnie są osłabione. To wszystko wpływa na to, jak działają nasze stawy, jak działa właśnie nasza rzepka. Więc pamiętajcie, diagnostyka, a potem dopiero działanie. Jeżeli też mówię tutaj o rodzajach bólów, no to ból kostny też może być oznakiem przerzutów nowotworowych do kości. Ból ten może być samoistny lub wywołany też ruchem, więc też miejmy to na uwadze. Dlatego tak usilnie zawsze wszystkim mówię o diagnostyce, bo są pewne red flags, które mówią na przykład właśnie o na przykład zmianach nowotworowych czy innych groźnych chorobach, i to dobry fizjoterapeuta też jest w stanie wyłapać, czy chociażby pokierować, czy nawet trener pokierować w dalszym kierunku ku innej diagnostyce, do innego specjalisty, aby sprawdzić, co tak naprawdę się dzieje. Więc pamiętajcie, diagnostyka to jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli jesteś teraz w tym momencie w filmie, kliknij pauzę i napisz w komentarzu trener Matner, wtedy będę wiedział, że oglądasz moje filmy całe, a nie tylko po łebkach. Trener Matner w komentarzu. Do dzieła. Jaka zatem maść na bóle stawów? Oczywiście, tak jak mówię, najważniejsze jest to, że trzeba znaleźć przyczynę. Żadna maść nie zniweluje Twoich bólów stawów, bo ból w stawie to jest tylko objaw. Końcowy element jest to objaw na przykład źle działających mięśni, ograniczeń ruchomości, osłabionej siły mięśniowej, czy Twojej wadliwej techniki biegu, albo nawet zbyt dużych obciążeń treningowych, więc tutaj trzeba znaleźć przyczynę. Ale jeżeli już tak naprawdę chcesz zwalczyć ten ból stawu, albo koniecznie bardzo chcesz magiczną maść, no to polecam Tobie maść, krem Stadiopasta to się nazywa. Jest to taka maść, którą dobrze znają fizjoterapeuci, czy też jest stosowana w rehabilitacji sportowej. Jest to bardzo fajna i taka bardzo brudząca maść, którą smaruje się okolicę bólową, tak? I zawija folią i zostawia na noc. Potem ciężko schodzi ta maść, więc trzeba to mocno dobrze zmyć, ale też daje bardzo fajne efekty, jeżeli chodzi o obrzęk, ostre stany zapalne, dolegliwości bólowe, czy też chociażby jakieś mocne tutaj wrażenia napięciowe. Ale tak podsumowując, żadna maść nie znajdzie Tobie przyczyny Twojego bólu, czy tak samo żaden super suplement nie wyleczy Twojego bólu stawów, bo stawy są poruszane przez mięśnie, więc to, jak pracują mięśnie, to zależy od Ciebie. Więc to, czy Ci będą boleć stawy, to jest tylko i wyłącznie zależne od Ciebie. Oczywiście w tych przypadkach takich bardzo trudnych, które już wspomniałem wcześniej, no to też na za dużo tutaj tego wpływu na to nie masz, ale tak jak mówiłem, mięśnie poruszają stawami i to właśnie zadbaj o mięśnie, a nie zastanawiaj się nad jakąś durnowatą maścią czy magicznym suplementem, bo suplement, jak sama nazwa wskazuje, jest coś dodatkowego, a nie podstawowego. Podstawą jest zadbanie o te właśnie ćwiczenia poprawiające ruchomość, siłę, stabilność stawów, i tych ćwiczeń znajdziesz mnóstwo u mnie na kanale, na moim YouTubie. Ćwiczeń stabilizacji stawu skokowego, kolana, jakieś nauki automasażu okolicy rzepkowej i tak dalej. Więc zadbaj o to, biegaj i bądź zdrowy. Na koniec polecam Tobie mój ostatni film o bólach łydek, gdzie podaję też konkretny przykład biegacza, który do mnie trafił z takim bólem łydek i co wtedy zrobiliśmy. Ten film pojawia się gdzieś tutaj. Z Tobą był Paweł Matner, fizjoterapeuta i trener biegania. Biegajcie i bądźcie zdrowi. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć! Aha, no i udostępniajcie ten film dalej, na Facebooku, wszędzie udostępniajcie.